Włącz i zostań z nami. W świętym Tomaszu mówi się, że miał duszę wybitnie eucharystyczną. Bardzo głęboko przeżywał obecność rzeczywistą i realną ciała i krwi Pańskiej w Eucharystii. Z tą samą wiarą i w tym samym duchu chcemy dzisiaj uczestniczyć w świętej liturgii, powtarzając za nim słowa Adoro te devote, Latens Deitas. Chryste, zmiłuj się nad nami. Chryste, zmiłuj się nad nami. Panie, zmiłuj się nad nami. Chwała na wysokości Bogu. Ma uszy do słuchania, niechaj słucha. I mówił im, uważajcie na to, czego słuchacie. Taką samą miarą, jak wy mierzycie, odmierzą wam i jeszcze wam dołożą. Bo kto ma, temu będzie dane, a kto nie ma, pozbawią go i tego, co ma. Jak głosi statut papieskiego wydziału teologicznego, Dzień liturgicznego wspomnienia świętego Tomasza z Akwinu jest dla Wydziału świętem. Stąd właśnie nasze zgromadzenie, aby dziękować Panu Bogu za dar Akademickiej Wspólnoty Teologicznego Wydziału i aby prosić o Boże błogosławieństwo, tak abyśmy wszyscy, i studenci, i nauczyciele, i duszpasterze, związani z Wydziałem, abyśmy wszyscy na pierwszym miejscu wypełniali Boży plan. Możemy odczytać drogowskaz do realizacji tego planu, który Pan Bóg ma wobec Teologicznego Wydziału. Możemy odczytać na początek ze słów wyśpiewanego przez nas dzisiaj psalmu. Jeśli Twoi synowie zachowają moje przymierze, mówi Pan Bóg, i wskazania, których im udzielę, także ich synowie zasiądą na tronie powieczne czasy. Orszak już powoli wkracza. Pragnę bardzo serdecznie przywitać na naszej uroczystości akademickiej przewielebnych gości, którzy przybyli i są z nami. Jednym z najważniejszych wypowiedzi magisterialnych na ten temat jest encyklika papieża Leona XII Eterni Patris.
Papież pisze w niej, że Tomasz, cytuję, zebrał jak rozproszone części jakiegoś ciała teorię ojców Kościoła w jedną całość. Usystematyzował w godnym podziwu porządku i tak znakomicie dopracował, że zdobył sobie miano znakomitego obrońcy i ozdoby Kościoła katolickiego. Jeśli można tak powiedzieć, że będzie to laudacja, to chcę ją zacząć od takich słów. Twarz człowieka ma niejako wiele warstw, wiele wyrazów i wiele funkcji. Ale jej niezwykłość i piękno można odkryć już na pierwszym planie zjawiskowym. Głębiej patrząc, odkrywamy, że w twarzy jest człowiek. Że twarz jest przekładem życia ludzkiego na obraz. Że jest jakimś niezwykłym językiem międzyludzkim. Dlatego twarz służy do dziś również zdobywaniu życia, trwaniu człowieka, a nawet poniekąd i przekazywaniu życia, jakby emanowaniu z siebie wszelkich działań i prac. Są one niezwykłe, intelektu, refleksji, zadumy, rozumności i skupienia. Są wyraziste obrazy uczuć, takich jak miłość, życzliwość, radość, odwaga, nadzieja, a także chwilami smutek, którego nieraz zauważyłem na jego wspaniałym obliczu. W trosce o Kościół, a zatem na koniec mówię, czymże jest życie nasze, księże profesorze Romanie. Teraz prosimy naszego dostojnego jubilata o wykład. Wczoraj nagrywałem komentarz do niedzielnych Ewangelii w Radio Wrocław i jeden z pracowników Radia Wrocław powiedział o sprawach boskich bardzo trudnych. Pisał ksiądz bardzo po ludzku. I wydaje mi się, że to jest istota mojego powołania. O sprawach boskich pisać po ludzku. Jezus często udawał się na górę, by się modlić. Otóż na tych górach odbywało się moje wewnętrzne przekonanie. I przyznam szczerze, że najlepiej i najbardziej wspominam trzykrotny pobyt na Kaukazie. Dlaczego? Może dlatego, że w schronisku Priud 11 Piotr Estończyk, Piotr Tubylec, powiedział tak do nas. Nas było wtedy pięcioro. A co wy robicie przed snem, gdy idziecie spać? Bo ja czytuję Ewangelię. Nas to tak zaskoczyło, tym bardziej, że to był Związek Radziecki, tak. Co czynicie przed snem, gdy idziecie spać? I potem sam sobie odpowiedział, bo ja czytuję Ewangelię. Otóż ta Ewangelia nam mówi, że Bóg jest miłością, że miłość jest z Boga, że wiara decyduje o miłości. Wiara działająca przez miłość. Wiara, która działa przez miłość, w zależności od tłumaczenia, różnie to wygląda. List do Galatów 5:6. Kłamcą jest ten, który twierdzi, że Boga kocha, którego nie widzi, jeżeli nie kocha bliźniego, którego widzi. Albowiem kto nie miłuje brata swojego, którego widzi, nie może miłować Boga, którego nie widzi. A zatem miłość człowieka. Módlcie się za tych, którzy was prześladują. Dobrze czyńcie tym, którzy was nienawidzą.
Teraz krótki akcent muzyczny, związany zresztą ze świętym Tomaszem. Nie miał Achillesa pięty, kawał chłopa, co się zowie, Akwinata, Tomasz Święty, na Arystotela głowie. Kładła się arabska szata, jak ją zdjąć pytano, kto wie? Święty Tomasz Akwinata uciekł od benedyktynów, podróżując wśród zbuszłanów, pośród lasów, łąk i młynów, przeszedł do dominikanów. Studiował w Neapolu, potem do Paryża ruszył, ale ktoś po drodze w polu porwał go i zawieruszył. Przypominam kolektę z dzisiejszej mszy świętej, ponieważ tam zawarta jest bardzo ważna myśl, mianowicie święty Tomasz, patron naszego wydziału, jest wzorem teologa i wzorem uprawiania teologii, powiedziałbym, uprawiania teologii na klęczkę. Teologa, który dążył do świętości, zresztą pani, która przede mną tu występowała, też to pięknie wyeksponowała. Teologa, który dążył do świętości, który poznawanie prawd objawionych uczynił swoją drogą do Boga. Myślę, że jesteśmy tu akurat i trzeba by to sobie uświadomić, czy pogłębić świadomość tego, że teologia uprawiana jest w Kościele, nie poza Kościołem. Jest uprawiana w Kościele. Religioznawca, socjolog religii, filozof religii może uprawiać swoją dziedzinę naukową poza Kościołem, ale teolog jest w Kościele. Jest na usługach wiary. I święty Tomasz nam właśnie o tym wszystkim przypomina. Święty Tomasz daje nam przykład uprawiania teologii. Dzisiejszego jubilata bardzo się cieszymy. Tym jubileuszem, księże profesorze, też należy do tego pokolenia, które czytało książki księdza profesora. Z tego, że mogę dzisiaj tutaj księdzu profesorowi pogratulować. Gramy dla Ciebie i Twojej rodziny.